Pokój i dobro, kochani. Dziś jest poniedziałek, 25 września. W liturgii franciszkańskiej obchodzimy wspomnienie błogosławionego Władysława Zgielniowa, prezbitera, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Dzisiejszy fragment Ewangelii, kochani, jest kontynuacją wcześniejszej wypowiedzi Pana Jezusa. Wcześniej Pan Jezus mówi przypowieść o ziarnie, które pada na drogę, które pada na ziemię skalistą, które pada pomiędzy ciernie i ziarno, które pada na żyzną ziemię. Zadaniem uczniów Jezusa jest wytrwałe głoszenie słów Bożych, tak aby ta prawda dotarła do każdego człowieka i aby każdy człowiek doświadczył mocy Bożej. Nie jest to prawda, która dotyczy tylko jakiejś wyselekcjonowanej grupy. Dotyczy każdego człowieka. Każdy człowiek ma równy przystęp do łaski. I Pan Jezus dzisiaj posługuje się takim przykładem, mówiąc o świetle. Bez sensu jest zapalać światło, a później zasłaniać. I podobnie z nauką Ewangelii, kiedy człowiek doświadczy już mocy Bożej, to nie powinien jej trzymać tylko dla siebie jako rzecz prywatną, ale powinien ją głosić. Kiedy odbywa się chrzest święty, wtedy ojciec chrzestny podchodzi do paschału i słyszy od kapłana taki tekst. Przyjmijcie światło Chrystusa. Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dziecko oświecone przez Chrystusa postępowało jak dziecko światłości. A więc każdy chrześcijanin powinien być dzieckiem światłości, powinien być światłem, które rozświetla mroki tego świata. A więc wiara nie jest rzeczą prywatną. Kiedy otrzymujemy światło, to nie po to, żeby trzymać pod korcem albo gdzieś tam pod stołem, ale po to, żeby świecić, żeby inni zrozumieli, żeby przyjęli prawdę Bożą. Być może na sam początku, kiedy człowiek wprowadza to światło do swojego serca i być może jeszcze nie jest taki uporządkowany, wtedy być może jest taką rzeczą trochę prywatną, dlatego że najpierw próbuje gdzieś tam uporządkowywać swoje wnętrze, natomiast później idzie i ewangelizuje. Opowiem wam teraz, kochani, takie krótkie opowiadanie. Szczegółów nie pamiętam, ale mam nadzieję, że ideę tego opowiadania wam przekażę. Mianowicie pewien ojciec miał kilku synów i postanowił zrobić takie współzawodnictwo. Zobaczyć, który z nich jest lepszy i chciał jak gdyby nagrodzić tego, który ma większy, lepszy pomysł. Mianowicie powiedział tak. Jest pewne pomieszczenie, pewien pokój i chciałbym, żebyście próbowali jeden po drugim wypełnić ten pokój różnymi rzeczami. Nagrodę otrzyma ten, który wypełni jak najbardziej szczelnie cały ten pokój, w którym będzie się znajdował. I pierwszy przyszedł, próbował wypełniać różnymi rzeczami, a więc poprzynosił jakieś słomy, powyścielał, gdzieś tam poutykał w różnych miejscach. Drugi również przyniósł jakieś materiały, również starał się jak najbardziej wypełnić. Natomiast trzeci po prostu przyniósł świecę, zapalił światło i wypełnił całe pomieszczenie światłem. I oczywiście ten trzeci zwyciężył. Myślę, kochani, że tak jest również z nami, że ten świat bardzo, ale to naprawdę bardzo potrzebuje światła. Często gdzieś tam zamyka się w mroku, w tym, co ciemne, w tym, co mroczne. Natomiast świat potrzebuje Chrystusa, potrzebuje Jego światła. I Ty jesteś tym światłem. Kiedy na przykład z tego powodu, że głosisz Ewangelię, że przyznajesz się do Pana Jezusa, spotykają Cię różne przykrości, to tylko się cieszyć. Wiem o tym, że to nie jest pewnie przyjemne, ale tylko się cieszyć, to znaczy, że jesteś na dobrej drodze. Nie daj się zgasić. Nie daj się zgasić. Bądź zapaleńcem, bądź zapalony tą Bożą miłością, tym światłem Bożym. Pokaż innym, że można inaczej. Jeśli doświadczyłeś światła Chrystusa, to co, zatrzymasz to światło dla siebie? Nie podzielisz się nim? Jeśli na przykład znalazłeś lekarstwo na swoją chorobę, to co, powiesz sobie, wystarczy, że ja jestem zdrowy, a inni mnie nie interesują? Czy może podzielić się lekarstwem z innymi? Podzielić się tym światem z innymi, aby również inni byli szczęśliwi tak jak Ty. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, papa. Do jutra.